Zapraszam na blog Józefa Wieczorka. Majowe refleksje z akademickiego Krakowa. Kraków to miasto akademickie z najstarszą polską uczelnią, matką, rodzicielką pozostałych. Ale jest też miastem królewskim i stołecznym, a ten zasłużony i dumny tytuł nosi obecnie dla podkreślenia, że był stolicą Polski i miastem królów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ten tytuł ma długą i zobowiązującą tradycję. Został zatwierdzony w 1866 roku przez cesarza austriackiego Franciszka Józefa, kiedy Polski nie było na mapach świata, a Kraków należał do zaboru austriackiego. Jednym z radnych królewskiego stołecznego miasta Krakowa w latach 1881-1907 był Henryk Jordan, którego działalność społeczna przeszła do historii nie tylko ziem polskich, a Park Jordana jest do dziś najbardziej znanym pomnikiem jego osiągnięć. Zresztą w parku stoi pomnik jego twórcy wśród licznych historycznych pomników wielkich Polaków postawionych tam przez doktora Henryka Jordana, aby Polacy pamiętali o swej wielkiej historii. W czasach zaborów było to możliwe. Podczas okupacji niemieckiej Kraków stracił miano miasta stołecznego, królewskiego, a pomniki jordanowskie zostały usunięte z parku. Część z nich, uratowana przez prostego kamieniarza, wróciła nie bez przeszkód do parku w czasach PRL-u. Ale Kraków nie odzyskał swego tytułu i był określany jako miasto Kraków. Co prawda, po 1989 roku Kraków stopniowo wrócił do tradycyjnej nazwy z czasów zaboru i II RP, a nawet dzieło doktora Henryka Jordana budowy pomników wielkich Polaków, tym razem XX wieku, było kontynuowane. Zasługa prezesa Towarzystwa Parku imienia doktora Henryka Jordana, Kazimierza Cholewy. To jednak patriotyczny charakter parku zaczął ranić antypatriotyczne uczucia zarówno niektórych krakowskich radnych, jak i mediów. Nie tylko utrudniano budowę wielu pomników, lecz także po ich wybudowaniu domagano się ich usunięcia, podobnie jak flagi narodowej umieszczonej wśród pomników ojców polskiej niepodległości. Ostatnio aktywiści miejscy przygotowali projekt zniszczenia kilkunastu pomników bohaterów naszej historii z Galerii Wielkich Polaków XX wieku. Tak jakby chcieli kontynuować haniebne dzieło Hansa Franka. Także, ich zdaniem, flaga narodowa nie ma prawa wisieć w Parku Jordana. Ponadto lewicowy działacz z profesorskiej rodziny, student Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek Betulani, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych bohatersko opluwał pomniki żołnierzy wyklętych Łupaszki i Lalusia przy akompaniamencie bluzgu, co zresztą umieścił w sieci. Może wreszcie odpowie za swe czyny. Do tej pory pomniki wielkich Polaków były wielokrotnie profanowane, ale przez nieznanych sprawców, których rzecz jasna nie zdołano ująć. 2 maja obchodzimy święto flagi, a 3 maja święto narodowe zakazane w PRL-u. W te dni patriotyczny Park Jordana przystrojony jest morzem flag narodowych, co kontrastuje w ostatnich latach z ich brakiem na przyległej, za ogrodzeniem, alei 3 maja. Tak jakby polski
patriotyczny park Jordana graniczył z jakimś terenem bez właściwości, tożsamości. Jeszcze w 1946 roku u wylotu obecnej Alei 3 Maja przy domu studenckim Żaczek rozbijana była trzeciomajowa, głównie studencka demonstracja patriotyczna. Ale od tego czasu wiele się w Krakowie zmieniło. Liczni studenci gromadzą się obecnie przed Kolegium Novum na wulgarnych manifestacjach, wspierani przez swoich mistrzów, profesorów, rektorów szkół krakowskich. Podczas świąt narodowych, rocznic, rzadko widać flagi narodowe na frontach uczelni, chyba że przy zachowaniu parytetu flagowego. Jedna narodowa w otoczeniu innych, a nieraz tylko flagi tęczowe. Nawet smok wawelski przyozdabiany bywa na tęczowo. W pochodach trzeciomajowych nie widać profesorów w togach i gronostajach, tak licznych krakowskich uczelni. Częściej profesorów, choć bez tóg i gronostajów, można było spotkać i usłyszeć na demonstracjach KOD-u. Akademicki Kraków jest zdecydowanie lewicowy, a przy tym antypatriotyczny, wręcz antypolski. Co gorsza, profesorowie i studenci nawiązali w tej materii dobre relacje. W tegorocznym, jeszcze pandemicznym maju w Krakowie będziemy także obchodzić 7 maja rocznicę zamordowania studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pijasa, w samym Parku Jordana 12 maja rocznicę śmierci generała Andersa i marszałka Józefa Piłsudskiego oraz rocznicę rotmistrza Witolda Pileckiego 13 maja urodziny, 25 maja śmierci, a 18 maja rocznicę zdobycia Monte Cassino i śmierci doktora Henryka Jordana. Maj jest ważnym miesiącem pamięci, a Park Jordana od czasów swego założyciela ważnym miejscem edukacji patriotycznej. Akademicki Kraków funkcjonuje na innej platformie. Ma swój queerowy maj, Marsz Nierówności, projekty LGBT i menelski język oraz obyczaje. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 5 maja 2021 roku. Autor Józef Wieczorek.